sobotę 29 maja w Bibliotece Powiatowej w Kępnie odbyły się po raz kolejny warsztaty fotograficzne. Tym razem poświęcone były fotografii otworkowej. Fotografia otworkowa to fotografia bez obiektywu. Obiektyw zastępuje niewielka dziurka. Światło przechodzi przez nią, a w kamerze powstaje obraz. Zazwyczaj kamera otworkowa to skrzynka z małym otworkiem na jednej ścianie i filmem czy papierem fotograficznym na drugiej. Kamery otworkowe są używane do zabawy, w sztuce i nauce. Czasy naświetlania są długie. Od pół sekundy do kilku godzin zdjęcia są naświetlane na filmie lub bezpośrednio papierze, negatyw lub pozytyw, czarno-białe lub kolorowe. Na zaproszenie biblioteki do Kępna przybył Lech Szymanowski, fotograf niezależny, na co dzień mieszkający, pracujący i fotografujący w Wągrowcu, Wielkopolsce. Jestem fotografem niezależnym, to znaczy nie jestem zatrudniony nigdzie jako fotograf, pracuję w Domu Kultury jako instruktor. Kiedyś filmu, teraz również fotografii, a fotografia otworkowa to dlatego, że to jest taki bardzo intymny kontakt z tworzeniem obrazu fotograficznego, czyli robienie zdjęć aparatami bez obiektywów, czyli zwykłymi pudełkami, pojemnikami różnymi, które mają po prostu dziurkę i z tego powstaje obraz, co widać na tych pierwszych zdjęciach. Warto zaznaczyć, iż Lech Szymanowski jako jeden z pierwszych w Wielkopolsce zajął się tego typu sztuką. Warsztaty pokazały, że fotografia jest sztuką przez wielkie S, a fotografia otworkowa przez swoją prostotę i bezpośredni prawdziwy przekaz w dobie wszelkich nowych, nowoczesnych form rejestrowania obrazu daje wiele pozytywnych i zupełnie innych wrażeń. Jak obiecuje dyrektor Biblioteki Powiatowej Wiesław Walas, kolejne warsztaty fotograficzne już niedługo.